Fantastyka moim życiem oraz kanał audio powieści zapraszają do odsłuchania fragmentu książki Nieśmiertelni Klaudii Zacharskiej, Wydawnictwo Abyssos. W obliczu zagrożenia walczysz lub uciekasz. Tylko jak walczyć z wrogiem, który zna każdą twoją myśl? I jak uciekać, kiedy jest częścią ciebie? Agata jest nauczycielką z powołania. Inspiruje uczniów i zaraża swoją pasją, prowadząc szkolny zespół muzyczny. Pewnego dnia do grupy dołącza Nela. Od zawsze nieśmiała i wycofana, a z biegiem czasu wydaje się coraz bardziej zastraszona. Dociekając źródła jej lęku, Agata poznaje niezwykły sekret dziewczynki. Jej umysł zamieszkuje nieśmiertelna istota, dla której Nela jest wyłącznie środkiem do celu, narzędziem, które zostanie unicestwione, gdy tylko spełni swoją rolę. Agata podejmuje walkę o życie swojej uczennicy. Czy uda się ochronić ją przed wrogiem zdolnym pokonać śmierć? Nasycona emocjami opowieść, w której wątki fantastyczne przeplatają się z obyczajowymi. Historia mrocznej i bezlitosnej miłości, za ocalenie której płacą niewinni. Czytał Wojciech Cieślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.